Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na czytaniu tygodniowym od 14 do 20 października bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, moi drodzy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, 10 mieczy. Wtorek, paść kielichów. Środa, 4 kielichy. Czwartek, 8 buław. Piątek, arcykapłanka. Sobota, 10 kielichów. I niedziela, diabełek. W tle mamy kartę siły, kartę mocy. Dość pracowity i taki trochę trudny tydzień. Dużo obowiązków, dużo takich sytuacji, gdzie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Może w pracy jakiś trudny klient, może szef za bardzo wymagający, może ciężko jest znaleźć tą pracę i tutaj też już tracicie jakąś nadzieję. Dopowiemy sobie kilka kart. Karta siły, karta zodiakalnego lwa. Być może z taką osobą spotkacie się w tym tygodniu, ale jest to karta, która mówi, że ciężko pracowaliście na swój sukces i ten sukces osiągniecie. Nie wymuszamy nic na sobie, na nikogo nie naciskamy, nie pozwalamy, żeby ktoś wywierał na nas presję. Unikamy osób agresywnych, aroganckich. Dbamy o swoją odporność, bo możecie odczuwać w tym tygodniu taki spadek energetyczny, tak? Być może jakieś przeziębienie, złe samopoczucie, więc dbajcie o siebie, ciepło się ubierajcie. Witaminki, czosnek, witamina C, dobra dieta i miłe towarzystwo. To już jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi o poprawę swojego samopoczucia. No dobrze, zobaczymy tą dziesiątkę mieczy w poniedziałek. Piątka denarów. No właśnie, tutaj może chodzić o jakieś płatności, o jakieś finanse. Tu mamy kochanków przy czwórce kielichów. W piątek mamy wisielca. O, i diabeł w niedzielę. Sprawiedliwość. No dobrze. Moi drodzy, poniedziałek, nie martwimy się brakiem, nie skupiamy swojej świadomości na braku. Nawet jeżeli chwilowo są jakieś problemy finansowe, one są przejściowe. Jeżeli kiepsko się czujecie, macie złe samopoczucie, lepiej w tym dniu wziąć wolne, posiedzieć w domku, wykurować się, żeby wrócić do kondycji, bo mówię, tutaj niektóre wodniki są przepracowane, przemęczone, brakuje Wam wypoczynku, jesteście niewyspani, no i już, że tak powiem, na zasilaniu awaryjnym chodzicie, więc naprawdę zwróćcie uwagę na to, że Wasz organizm potrzebuje relaksu, potrzebuje regeneracji i troszeczkę o siebie zadbajcie. Moi drodzy, w poniedziałek nie załatwiamy żadnych spraw urzędowych, nie bierzemy kredytu, żadnej pożyczki. Uważajcie na jakieś zobowiązania, które się przeterminowały. Może trzeba coś uregulować, może przyjść jakaś powiastka, upomnienie. Uważamy na mandaty. Pogoda będzie bardzo niesprzyjająca, więc niektóre wodniki mogą odczuwać bóle głowy, ogólnie takie osłabienie. Więc tutaj mówię, kurujcie się, ciepło się ubierajcie. Dzień może być pochmurny, deszczowy, wietrzny, zimny, dlatego no, ci, co pracują, myślę, że zaraz po pracy do ciepłego mieszkanka bądź domu wrócą i nie będą nigdzie chcieli się wybierać, natomiast ci, co szukają pracy, nie zrażajcie się, bo we wtorek pojawi się jakaś propozycja. Zresztą przeglądajcie internet, cały czas próbujcie gdzieś tam złapać jakiś kontakt, pytajcie, dowiadujcie się, bo kto szuka, ten znajdzie. I tutaj no, wystarczy troszeczkę cierpliwości, wytrwałości i myślę, że na tą konkretną ofertę traficie. Więc poniedziałek jest takim dniem, gdzie tylko robicie to, co musicie, co w Waszych obowiązkach i niczym innym głowy sobie nie zawracacie, zwłaszcza nie chodzimy po urzędach, nie składamy żadnych podań, podpisów, nie podpisujemy żadnych dokumentów, no i tutaj pilnujemy swojego budżetu domowego. Co w związkach? W związkach jest jakieś ochłodzenie. Wydaje mi się, że wodnik czuje się od dłuższego czasu osamotniony, więc tutaj być może warto by było podreperować
tą bliskość, intymność, romantyczność. No, być może no, macie taki trudny okres w swoim życiu, że ciężko wam się teraz na tym skupić, ale czasami trzeba powiedzieć, co tam nam siedzi na sercu, wyżalić się, porozmawiać, zwrócić na pewne kwestie uwagę. No po to mamy partnera bądź partnerkę, żeby jemu bądź jej jako najbliższej osobie zwierzać się z jakichś problemów, jakichś dylematów. Ogólnie karty pokazują, że tutaj się kończą jakieś problemy i urzędowe, i finansowe, więc myślę, że jeszcze jak przetrwacie ten poniedziałek, to dalej będzie już z górki. Samotne wodniki, jakaś randka we wtorek, mamy pazia kielichów, więc może ktoś ciekawy się pojawił, może kogoś poznacie, może ktoś do was napisał, tutaj te wodniki, które gdzieś tam internetowo sobie flirtują. Jest ktoś, kogo polubicie. Dzień obfitujący w jakieś drobne niespodzianki, więc może być miłe spotkanie, jakiś komplement, uznanie, może dzieci, jeżeli macie w wieku szkolnym, dostaną dobrą ocenę, jakieś pochwały, jakieś nagrody, jakieś wyróżnienia. Miłe spotkanie w sprawie pracy, te wodniki, które tej pracy szukają i myślą, że tutaj macie szansę tą pracę dostać. Oczywiście wasza oferta będzie brana pod uwagę pośród wielu ofert, więc trochę tych kandydatów tam jest, ale zawsze warto wierzyć w siebie. Dlaczego wy akurat macie nie dostać tej pracy, tylko ktoś inny, prawda? Może właśnie akurat się uda. Spotkanie z młodą osóbką spod znaku ryby, może być to dziewczyna, kobieta, córka, wnuczka, koleżanka, ktoś z kim miło, sympatycznie spędzicie czas, ktoś kto troszeczkę poprawi wam humor, ze strony partnera bądź partnerki jakieś miłe gesty, niespodzianki, może wieczór, kolacja przy świecach, jakiś prezencik, może mała rocznica, na pewno umili wam to wieczór. Te wodniki, które pracują, mogą w tym dniu też liczyć na jakieś miłe słowa ze strony współpracowników bądź klientów, z którymi współpracują, zrobi wam się naprawdę przyjemnie i ogólnie ten dzień taki bardzo pozytywny, tylko uwierzcie w siebie, bo niektóre wodniki widzę troszeczkę są tutaj takie skromne, niepewne, no nieśmiałe, tak jak ten paść kielichów, więc tutaj warto uwierzyć w siebie, poczuć swoją wartość i działać, a być może ta rybka spełni wasze życzenie. Jest to też dzień, gdzie powinniście zrobić coś dla siebie, ewentualnie ktoś wam sprawi jakąś niespodziankę. W środę mamy 4 kielichy i kartę kochanków, więc tutaj znowuż takie znużenie w relacji. No dzień, gdzie trzeba podjąć decyzję, rozwiać jakieś wątpliwości, dokonać jakiegoś wyboru, więc być może to jest taki dzień, gdzie będziecie wyczekiwać, czy to akurat was zatrudnią, czy waszą ofertę przyjmą, czy dotarło do partnera bądź partnerki, że jednak bardziej potrzebujecie tej bliskości, że ostatnio jesteście tacy właśnie melancholijni, potrzebujecie takich silnych ramion bądź czułości ze strony partnerki, bądź, no mówię, tych silnych ramion ze strony partnera, prawda? W zależności kto słucha. Bo czwórka kielichów mówi o takim trochę rozleniwieniu, zniechęceniu, rozżaleniu, zrezygnowaniu, że nic ciekawego się nie dzieje i takie analizowanie, zastanawianie się, co dalej z tym związkiem, prawda? Może musicie gdzieś wyjść, może musicie częściej spędzać razem tylko we dwoje czas, zawieźcie na weekend dziadków do... Dziadków, Boże, co ja mówię? No dziadki, tak, dzieci do swoich rodziców bądź teściów i spędźcie ten weekend razem, wyjdźcie gdzieś, zabawcie się, spędźcie miło czas, żebyście po prostu gdzieś na nowo odnaleźli siebie. Ja wiem, że jesień to jest taki okres właśnie no takiego rozklejenia trochę emocjonalnego i potrzebujemy takiego ciepła, takiej czułości, więc tutaj tym bardziej, jeżeli brakuje nam energii, chcemy się poczuć tacy zaopiekowani, no to musimy o tym rozmawiać i oczywiście okazywać to sobie, tak? Tutaj może być jakaś propozycja, której nie zauważacie, bądź jest jakaś osoba spod znaku bliźniąt, która się wami interesuje. Teraz mówię do samotnych wodników, więc nie tylko rybka, są jeszcze bliźnięta. Być może będziecie musiały dokonać wyboru pomiędzy dwoma osobami. Natomiast jeżeli macie w tym dniu podjąć decyzję, prześpijcie się z tematem. W czwartek 8 buła, więc już tryskacie energią. Dużo się dzieje, ojej, e-maile, telefony, nowe spotkania, jakieś atrakcyjne informacje, sprawnie pozałatwiane wszystkie sprawy. Tu jeżeli jesteście w pracy, dużo będzie się działo, dużo będzie obowiązków, ale z satysfakcją przystąpicie do ich realizacji. Tutaj pomoc koleżanek, kolegów, ogólnie
jakieś sprawy ruszą z miejsca, dosyć dynamiczny dzień. Dzień, gdzie energia będzie Was rozpierać, więc tutaj wodniki, które lubią sport, dbają o swoją kondycję, być może jakiś trening, być może tańce, być może przygotowanie do jakichś zawodów, no na pewno ruchu Wam tu w tym dniu nie zabraknie. Ogólnie pogodny dzień, bardzo szybko Wam minie, ale sprawnie sobie wszystko pozałatwiacie. Być może kulinarnie będziecie chciały sobie zaszaleć troszeczkę wieczorem i być może jakaś kuchnia włoska, nie wiem, coś będziecie sobie tutaj eksperymentować i w miłym, najbliższym towarzystwie delektować się swoim popisowym daniem. Ósemka buław, czas na rozmowę, dobrą komunikację, więc tutaj jeżeli mamy jakieś problemy, rozterki sercowe, warto usiąść i porozmawiać na ten temat i myślę, że wreszcie tutaj do kogoś coś dotrze. Wodniki, które gdzieś tam poznają się, piszą sobie z kimś, mogą dostać jakąś dobrą wiadomość, ewentualnie zaproszenie na randkę. Sprawy urzędowe posuną się do przodu. Warto w tym dniu poruszyć jakieś tematy, podjąć jakieś rozmowy, nad którymi od dłuższego czasu się zastanawiacie. W piątek mamy arcykapłankę i wisielca. Czas na przemyślenia. Niestety może być odwołana wizyta u lekarza, mogą być odwołane zajęcia w szkole, skrócone lekcje, ewentualnie odwołane zajęcia, jeżeli chodzi tutaj o studia. Jakieś zabiegi pielęgnacyjne, przełożony termin, odłożony, ale to wszystko tutaj też nie z Waszej winy, będziecie poinformowani. Jakaś sytuacja niejasna, więc może być też tak, że po prostu nie będziecie poinformowani w jakiejś sprawie, że jakiś termin uległ zmianie, więc tutaj przygotujcie się, że ten piątek będzie troszeczkę postawiony na głowie. Uważajcie na korki, uważajcie na kolejki. Co jeszcze? Kierujcie się intuicją. I tutaj warto w tym dniu szukać informacji, poruszać jakieś tematy, szukać wiedzy, która Wam jest na ten moment potrzebna. No i wizyta u lekarza będzie tutaj przełożona na pewno, zwłaszcza panie, które umówiły się do ginekologa. Jeżeli chodzi o powiększenie rodziny, niektóre panie będą się zastanawiać, czy czasem nie są w ciąży, bo tutaj jakieś objawy no, będą bardzo, bardzo jednoznaczne. Ogólnie bardzo spokojny dzień, wydaje mi się, że po pracy po prostu siądziecie sobie w wygodnym fotelu z książką w ręku, bądź z jakimś fajnym filmem, kawusia, ciepły kocyk i będziecie sobie po prostu wypoczywać, delektować się ciszą, spokojem swoich własnych pięknych wnętrz. Oczywiście wodniki, które być może chcą tutaj zasięgnąć jakieś porady w kwestiach duchowych, ezoterycznych, będą miały taką możliwość. W sobotę 10 kielichów, bardzo fajny dzień, przede wszystkim macie energię do działania, świetne samopoczucie, dzień spędzony rodzinnie, więc tutaj niektóre wodniki być może gdzieś sobie razem wyjadą, czas spędzą z dziećmi, może odwiedziny u rodziców, teściów, bądź odwrotnie, ktoś Was odwiedzi, miłe niespodzianki, spotkania, serdeczność, zrealizowanie jakiegoś projektu, jakiegoś celu, mili goście, dobre wiadomości od strony rodziny, o powiększeniu się rodziny, czyli narodziny dziecka, bądź ktoś zaszedł w ciążę, bądź potwierdzą się Twoje wodniku przypuszczenia, możliwe zaproszenia na ślub, na jakieś uroczystości rodzinne, zakupy dla domu, bądź jakieś niespodzianki, nie wiem, może partner kupi Wam coś ładnego, moje kochane panie, może gdzieś tam z mamą wyskoczycie, bądź z córką na zakupy i uda się coś fajnego kupić, a może spacer po parku, bądź jakaś wizyta w zoo, nie wiem, ale na pewno bardzo miło spędzicie ten czas. Możliwe, że wodniki, które mają dzieci, Wasze dziecko jest zaproszone na jakieś urodziny, tak? Koleżanki bądź kolegi ze szkoły, z przedszkola i tutaj też będzie taka impreza właśnie dziecięca, bądź w jakiejkolwiek innej imprezie, takiej w większym gronie rodzinnej bądź przyjacielskiej będziecie brać udział, gdzie są gry, zabawy i właśnie rodziny z dziećmi. A może wyjście do teatru? Nie wiem, będziecie mieli na pewno świetne pomysły. Jeszcze wrócę do piątku, że jeżeli czekaliście tutaj na tą decyzję w sprawie pracy, ona niestety się przedłuży, moi kochani, do kolejnego tygodnia, więc tutaj no niestety niektórzy będą siedzieć jak na szpilkach i wyczekiwać, czy ten telefon zadzwoni, czy nie. W niedzielę mamy diabła i sprawiedliwość, więc tutaj tak, diabełek, jakieś pokusy, nałogi, trochę nerwowy dzień.
Mamy wagę i mamy koziorożca, więc być może tutaj z jakąś z tych osób, no, będziecie musieli coś wyjaśnić. No, jest to niedziela, więc na pewno nie będzie jakichś spraw sądowych, no chyba, że się przygotowujecie. Może też poddenerwowani jesteście, co z tą pracą, czy będzie ta umowa, czy nie. Natomiast samotne wodniki, jeżeli ktoś zaprosi Was na randkę, no uważajcie, bo wydaje mi się, że to jest osoba, która albo jest w trakcie rozwodu, albo po prostu, no, raczej szuka przygody, romansu, niż tutaj jakiejś poważnej, stałej relacji, więc jeżeli macie faktycznie jakichś dwóch kandydatów bądź kandydatki do wyboru, mocno się zastanówcie. Ogólnie, jeżeli będziecie czuli jakiś taki niepokój, poddenerwowanie, sprawiedliwość mówi o tym, że żeby szukać tej równowagi, szczerze mówić o swoich emocjach, unikać jakichś konfliktów, no i jeżeli macie jakiś być może egzamin, bo na przykład studiujecie zaocznie, nie denerwujcie się, macie tą wiedzę, świetnie sobie z egzaminem poradzicie. No i co jeszcze? Ten diabeł mówi o tym, żeby nie przesadzać w pewnych sytuacjach, jeżeli chodzi o szczerość, bo kogoś Wasze ostre słowa mogą zaboleć, zwłaszcza jeżeli będziecie na niedzielnym obiadku u rodziców bądź teściów. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla każdego. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.